No witam Was wszystkich, mordki moje kochane. Przy tej wspaniałej pogodzie, przy tych wspaniałych widokach chciałbym poruszyć jeden temat. Oczywiście będę się wypowiadał, jak to tytuł już wskazuje, na temat szamanów internetowych. Szamanów internetowych, nazywam ich czytaczki, nazywam ich brzydko głupki. Mam dla nich parę ksywek takich, które używam. Powiem Wam, dlaczego nazywam ich czytaczki i szamani internetowi. Z tego względu, ponieważ nie interesuje ich to, co mówią lekarze, a więc nie interesują ich badania lekarskie. Oni wiedzą lepiej. Oni są takimi internetowymi szamanami, którzy po prostu wiedzą wszystko na temat hormonów, wiedzą, dlaczego masz za mało testosteronu, wiedzą, dlaczego masz za dużo estrogenu, wiedzą, dlaczego masz za dużo prolaktyny. Oni wiedzą po prostu wszystko, potrafią Cię odratować. Dlatego to są szamani internetowi. Kadzidło palą i potrafią wszystko po prostu wyczytać z fusów bądź ze szklanej kuli. Dlaczego nazywam ich niekiedy czytaczki? Z tego względu, że wszystko opierają, to są już troszeczkę inni youtuberzy, bo tutaj mówimy o youtuberach, to są już troszeczkę inny typ youtuberów niż szamani internetowe. To są czytaczki. Czytaczki to są ludzie, którzy opierają wszystko, co wiedzą na badaniach. Wszystko. Po prostu to są czytacze badań, inaczej. Myślą, że kulturystyka opiera się na czytaniu badań. Wchodzą jakieś tam strony, gdzie są badania. Niekoniecznie to muszą być badania przeprowadzane na dużej grupie ludzi. Niekoniecznie to muszą być badania takie przeprowadzane przez jakąś tam pewną instytucję. To po prostu muszą być tylko badania. Jeżeli widzą badania, no to już klapki na oczach i idą w tą stronę. I ostatnio jeden z takich gości, którego nazywam Pyza, to jest czytaczka internetowa, czytaczka badań, ale ja go nazywam Pyza. Z tego względu, ponieważ on wygląda jak pyza. No, gość w ogóle nie powinien przyznać się, że trenuje. Wy będziecie wiedzieć, od kogo chodzi, tam dojdziecie do tego. Ale gość w ogóle nie powinien przyznać się, że trenuje, bo to jest wstyd. Co najwyżej, ten koleżka mógłby powiedzieć, że trenuje szachy. Jakby powiedział, że trenuje szachy, to by nie było to śmieszne. Cokolwiek innego powie, że trenuje fizycznie, jakiś tam sport, to po prostu to jest śmieszne, no. Wszyscy zaczynają się śmiać. I ostatnio ta właśnie czytaczka, Pyza, mówi, że split jest gówniany. Co jest najważniejsze z tego wszystkiego? Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że ten człowiek nie wygląda, jakby kiedykolwiek trenował. To jest taki typ człowieka, który wie wszystko, ale sam tego nie zrobi. O, na przykład w ten sposób. Wiem, gdzie leży worek złota, ale go nie podniosę, tylko powiem Wam, gdzie on leży. I Wy idźcie i sobie weźcie ten worek złota, z tego względu, że ponieważ naprawdę tamtego worka złota nie ma. Ale on udaje, że wie po prostu wszystko z badań, dlatego w ten sposób przedstawia te swoje wszystkie teorie. Jakby wiedział wszystko, a naprawdę nie wie nic, co potwierdza jego wygląd. Oczywiście nie każdy człowiek, który coś wie, powinien wyglądać. Nie każdy człowiek, który coś wie na temat kulturystyki, powinien wyglądać, to jest jasne. Ale każdy trener personalny powinien swoją wiedzę pokazywać wyglądem. Ponieważ jeżeli wiesz, jak coś zrobić, przepraszam Was, chwilkę, niech przejedzie ten ambulansik, niech przejedzie sobie na spokojnie. Może był jakiś wypadek. Tutaj w górach są bardzo wąskie uliczki, o czym wspominałem na jednym ze swoich vlogów. Tutaj są bardzo wąskie uliczki, naprawdę bardzo ciężko się tutaj jeździ samochodem, tak na marginesie. Ale wracając do tego człowieka Pyza. Pyza ostatnio wyczytał z badań internetowych, gdzieś tam te badania były przedstawione, nawet nie wiem na jakiej grupie ludzi, ale Pyza wyczytał, że split jest gówniany. Trening, którym ja trenuję praktycznie całe życie, no niekiedy byłem na full body, ale full body dla mnie nie jest dobrym treningiem, ale Pyza przeczytał, że split jest gówniany. Co najlepsze, Wam powiem, co najlepsze, on zachowuje się jak inne czytaczki i inni szamani internetowi, z tego względu, że jak ktoś na przykład mu mówi, temu człowiekowi, którego ja nazywam Pyza, specjalnie nie wymieniam tutaj nazw, żeby nie reklamować nazw kanałów, ale to jest YouTuber, jak ktoś mu mówi, ty posłuchaj, ale Patryk ćwiczy splitem, Patryk zrobił formę na zawody na splicie i Patryk wygrał zawody trenując wcześniej splitem, a więc zrobił formę
na treningu, który nazywa Split, który nazywa się Split, i on zrobił to na tym treningu, który jest jego autorstwa, to jest typowy Split. To Pyza i inne czytaczki internetowe mają jedno wyjaśnienie. Oni mają jedno wytłumaczenie. Wszyscy mają to samo, zauważcie. Wszyscy mają to samo wytłumaczenie. Każdy, kto wygląda jak gówno i nie powinien się w ogóle przyznawać, że trenuje, cokolwiek trenuje, to mówi, że trenuje trójbój. I tak, oczywiście jest odpowiedź na ten komentarz, który tam zostawił jeden z jego widzów, ten, o którym wam wspominałem wcześniej, ale ja trenuję trójbój, to nie muszę wyglądać. No kolego, po pierwsze, na twoim miejscu nie przyznawałbym się, że w ogóle trenujesz trójbój. Mówię tutaj o wszystkich tych youtuberach, którzy mówią, że nie wyglądają, ponieważ trenują trójbój. Wasz najlepszy bój nie nadaje się do niczego i nawet jest wstyd przyznać się, że wy trenujecie trójbój. Wy moglibyście co najwyżej brać udział w zawodach szkolnych organizowanych przez jakiegoś wójta bądź jakiegoś sołtysa wsi. No co najwyżej moglibyście brać udział w takich zawodach. I tam nie wiem, czy mielibyście szansę. Wasze najlepsze boje, najlepsze, ja tu mówię o, powiem inaczej, waga 80 kilo, to tam powinno na sztandze, na ławce płaskiej już być ponad 200 kg. Ponad 200. Wy nawet się do tego wyniku nie zbliżacie. Jakim cudem wy możecie mówić, że wy trenujecie trójbój? Wy nie wyglądacie, to jest po pierwsze. Po drugie, nie macie żadnych osiągów w trójboju. Mówcie i odpowiadajcie, że trenujecie szachy. Wtedy to nie będzie śmieszne. Wtedy nie będzie to śmieszne, bo tak to teraz na dzień dzisiejszy to jest śmieszne. No i ta czytaczka internetowa, o której ja teraz wspominałem wcześniej, mówi: ja trenuję trójbój, ja nie muszę wyglądać, ale wszystko wiem na temat treningów. I gość się wypowiada na temat diety, gość się wypowiada na temat treningu, a gość nie wygląda. To ja mam pytanie do tego youtubera. To znaczy, że wiesz, gdzie jest ten worek złota, ale nie potrafisz go podnieść. Na takiej zasadzie. Bo nie wiem, czy widziałeś na przykład Pudzianowskiego i on wyglądał świetnie. I to gość nie trenował kulturystyki, tylko gość typowo, nawet on nie trenował trójboju, on trenował podnoszenie ciężarów, a więc bazował typowo na ogromnym obciążeniu. I ten gość wyglądał świetnie. Następna sprawa. To wszystko, co ja zrobiłem, ta cała forma, o której już wspominałem, to jest przede wszystkim moje doświadczenie. Dlatego do czego dążę? Kulturystyka to nie jest czytanie badań naukowych. Kulturystyka przede wszystkim opiera się na doświadczeniu. Tak naprawdę te swoje badania możesz sobie wsadzić gdzieś daleko, głęboko, gdzie słońce nie dochodzi. Bo te badania nic ci nie dadzą. Gdyby kulturystyka była taka prosta, że czytałoby się badania naukowe, to każdy by wyglądał tak jak ja, a nie każdy tak wygląda. Z tego względu i nawet ty tak, kolego, nie wyglądasz, ty, który się wypowiadasz na temat splitu, treningu, metody treningowej, którą jest split, która jest moim zdaniem najlepszą metodą treningową, dla ciebie to jest gówno, dla ciebie to jest nic nie warte. Następna sprawa. Twoi koledzy, kolego Pyzo, teraz do ciebie się zwracam, twoi koledzy, Saker, który ćwiczył na full body, cały pokontuzjowany. On nigdy nic nie zrobił. Cały pokontuzjowany. Kiedy wracał po kontuzji, to dostawał następną kontuzję i tak naprawdę tych kontuzji już nie, tych kontuzji Sakera nie ma sensu liczyć, ponieważ było ich setki. A więc no, ja nawet bym się nie doliczył tego jego. On teraz prawdopodobnie jest cały w kontuzjach. Następny człowiek, owca. Nie zapomnijmy owcy, który ćwiczył full body, ale mu nie wychodziło, schudł na maksa, zszedł z bomby i nagle co się okazało? Że ćwiczy nie trójbój, jak koledzy, którzy wyglądają jak kupa, tylko ćwiczy podwyską. No cały czas jest ten sam temat. Nie wyglądam, słabo wyglądam, to ćwiczę podwyską bądź ćwiczę trójbój. Następny twój koleżka, Pączek, ćwiczy już street workout, zgadza się? Ponieważ nie miał osiągów w kulturystyce, bo ćwiczył full body, zgadza się? Wszystkie te osoby ćwiczyły full body workout. Następny to nie wiem, czym się zajmuje już teraz, jedzeniem ziemniaków, czy nie wiem co, robienie wiecznej masy, no też nie wygląda. A więc żaden z twoich kolegów, którzy byli tak za full body i mówili, jaki to full body nie jest dobry, dalej propagowali dietę, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, aktualnie nie wyglądają. Ja mam 36 lat i wyglądam świetnie.
Powiedz mi, jak to się dzieje, że ja na splicie wyglądam świetnie i na diecie, która twoim zdaniem jest gówniana i ten split jest gówniany, mam nogi bociane i wyglądam świetnie. No jak to się dzieje? No powiedz mi. No wytłumacz mi, kolego. Cuda jakieś? Przecież ja nie mam żadnej wiedzy twoim zdaniem i zdaniem twoich kolegów. Następna sprawa, o której już wspominałem. Gdyby kulturystyka opierała się na czytaniu badań, to prawdopodobnie wszyscy youtuberzy, ci, o których ja mówię, czytaczki i szamani internetowi, którzy wyglądają bardzo kiepsko, wszyscy oni wyglądają bardzo kiepsko. Jeden nawet, który się zajmuje środkami dopingującymi, mówi, że wygląda kiepsko na kanale, bo jest światło złe. No to już jest w ogóle przegięcie. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? To wrócę troszeczkę do tych komentarzy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale widzowie, Polacy, nie są głupki, bo oni od razu zadają pytanie. Jeżeli tak się dobrze znasz, jeżeli przeczytałeś tyle badań, no to dlaczego tak kiepsko wyglądasz? Od razu takie pytanie tam jest. Od razu takich pytań jest tam wiele. Ponieważ Polacy i ludzie, którzy ćwiczą kulturystykę, to nie są debile. Oni od razu zadają pytanie. Jeżeli coś wiesz i wiesz, jak to zrobić, to dlaczego tego nie robisz? No i oczywiście przewija się, jak to zwykle, znacie już tą odpowiedź, bo ja nie ćwiczę kulturystyki, tylko trójbój. No. I cały czas ta sama wymówka. Następna sprawa, o której chciałbym wspomnieć, to jest tak śmieszne dla niektórych osób, które się oczywiście znają, to jest tak śmieszne, jeżeli ty się wypowiadasz na tematy kulturystyczne i na tematy treningu, metodyki treningu, na tematy diety, to jest tak śmieszne, jakby Michał Karmowski powiedział, zrobił materiał, jak trenować klatkę. No to jest na takiej samej zasadzie, to jest tak śmieszne. Dlatego przestańcie, no mówcie, że trenujecie szachy czy cokolwiek, nie mówcie, że trenujecie trójbój, bo tak jak już wam mówiłem, w trójboju to wy moglibyście brać udział w zawodach szkolnych organizowanych przez wójta bądź sołtysa wsi. Następna sprawa, którą chciałbym poruszyć, jeżeli ten mój trening split jest taki słaby i on jest taki gówniany, to powiedz mi dlaczego, wejdź sobie na moją stronę, kolego, ty pyzo, wejdź sobie na moją stronę i powiedz mi, dlaczego na mojej stronie jest tyle świetnych przemian moich podopiecznych, którzy trenują treningiem split. Oni nie trenują full body, oni trenują splitem. Oni są na mojej diecie, na diecie, którą ja im układam, na zbilansowanej, na zdrowej, zbilansowanej diecie opartej na produktach nieprzetworzonych. I te osoby trenują treningiem typu split. I powiedz mi, jakim cudem oni wyglądają lepiej od ciebie. Każdy jeden z moich podopiecznych, i tutaj daję naprawdę rękę sobie odciąć, że każdy jeden z moich podopiecznych wygląda lepiej jak ty. A jeżeli nie wierzysz, to ściągnij koszulkę pyzo i pokaż, jak wyglądasz na żywo. No to wtedy będzie milk, czy jak to ty masz w nazwie kanału. Wtedy będzie mleczko. To pokaż wszystkim, jak ty wyglądasz. I wtedy będziemy się śmiać. No wtedy się pośmiejemy z tej metodyki treningowej, którą jest split. Wtedy pokażesz, jak ty wyglądasz na full body. No, ale nie, ja wiem, jaka jest twoja odpowiedź. Poczekaj. Wiem, ja trenuję trójbój. Zgadza się? Następna sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest szamaństwo internetowe i rozpisywanie środków dopingujących, rozpisywanie cykli sterydowych. Kto jak kto, no, ale jeżeli idziecie do gościa, który wygląda słabiej niż przeciętny człowiek, który nie trenuje, uwaga, ludzie, którzy rozpisują cykle sterydowe, wyglądają słabiej niż przeciętny człowiek, który nie trenuje. Trzeba być naprawdę niezrównoważonym psychicznie, żeby pójść do takiego człowieka po cykl sterydowy. Byś ten człowiek, któremu zarzucają, człowieku, oni piszą do niego w komentarzach, ludzie piszą do niego w komentarzach, człowieku, ty wyglądasz jak pół dupy z zakrzaka, ty wyglądasz jak dupa w agreście, ty nie wyglądasz w ogóle, wyglądasz jak kupa po jagodach. No, w ten sposób go traktują, bo on wygląda kompletnie słabo, jakby nie trenował. No, jakby nie trenował nic. I najlepsze to, że on odpowiada, uwaga, on ma czelność odpowiedzieć, że jest słabe światło, dlatego on słabo wygląda. No, to po prostu ręce mi opadają po samą ziemię i ja nie wiem, jacy ludzie do niego chodzą po rady. No, chyba naprawdę jacyś, którzy nie wyglądają w ogóle, albo którzy wyglądają jak dzwonnik z Notre Dame. No ja nie wiem po prostu. Nie wiem. Dlatego tym gestem chciałbym skończyć ten materiał i uważajcie na szamanów internetowych, czytaczki, które, uwaga, trenują trójbój, dlatego nie muszą wyglądać i dlatego nigdy nie wyglądali, bo trenują ten zasrany trójbój, w którym są tak słabi, że nawet nie wygraliby szkolnych zawodów. No.
Dziękuję, na razie, cześć, pozdrawiam. I przy tej pięknej pogodzie, przy tym pięknym widoku, bum, przypinka, łapa siedzi. Nie ma co się denerwować, trzeba się po prostu z tych ludzi śmiać. Dlatego ja wam powiem szczerze, że ja się z tych ludzi śmieję po prostu. No, jak ja widzę na przykład teraz, no już nie obrażając całego WK, ale jak ja widzę, jak teraz oni wyglądają, no to chce mi się po prostu śmiać, bo wychodzi na to, co ja mówiłem kilka lat temu, prawda? Bo ja o tym mówiłem kilka lat wcześniej. Oni wyglądają tak, jak ja zapowiedziałem, że będą wyglądać. No i ich koledzy, którzy są z nimi tam w jakiejś spółce, te inne kanały, ten Pyza właśnie między innymi, no to on wygląda podobnie, no on wygląda najgorzej. No jakby go zestawił z tymi WK, to wyglądałby prawdopodobnie najgorzej. No. Pozdrawiam Cię, Pyza, i w końcu zacznij wyglądać, zastosuj moją dietę zbilansowaną, wtedy będziesz wyglądał i ćwicz splitem, wtedy będziesz wyglądał jak człowiek, a nie jak Pyza, nie obrażając polskiego jedzenia. Na razie, cześć, pozdrawiam.